Tragedia wspólnego pastwiska, czyli dlaczego nie powstanie duża koalicja na opozycji. Garrett Hardy, mikrobiolog, tragedią wspólnego pastwiska nazwał nadmierne wypasanie bydła na wspólnym pastwisku, ale racjonalny pasterz we własnym interesie słusznie wyzyskuje bezpańskie pastwisko, bo ma prywatną korzyść z wypasania dodatkowej krowy, a koszty podzielone na wszystkich użytkowników. Inni pasterze też myślą tak racjonalnie i dochodzi do wyniszczenia gleby. Podobnie posłowie osiągają wymierne korzyści z zasiadania w Sejmie i partie polityczne, osiągają wymierne korzyści z wprowadzania kolejnego i kolejnego posła do parlamentu. Nie będą więc tworzyć koalicji, która wprawdzie wygrałaby wybory, ale skoro byłaby jedna lista, to oznaczałoby jedno pierwsze miejsce na liście, jedno drugie, jedno trzecie. Nawet przyjmując tę samą możliwą liczbę wprowadzonych osób do Sejmu, ryzyko nie wejścia do Sejmu z dalszych miejsc dla poszczególnych kandydatów na liście jest większe. Niestworzenie koalicji będzie skutkować kosztem alternatywnym, kosztem utraconych możliwości przejęcia władzy, ale koszty tego faktu są rozproszone, podobnie jak na wspólnym pastwisku. Liczą się zatem konkretne korzyści indywidualne, a nie rozproszone koszty.